Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz. A ze mną dzisiaj Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza. Dzień dobry, panie prezydencie, witam. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie prezydencie, uchodźcy są w Nowym Sączu. Miasto stara się pomagać jak może, o czym wiemy przynajmniej z konferencji prasowej ostatniej pana prezydenta. Ilu jest tych uchodźców? Gdzie są lokowani? W tych miejscach, gdzie Nowy Sącz podpisał porozumienia, czyli z takimi ośrodkami, które są do tego dedykowane, tam mamy na dzień wczorajszy 208 osób, natomiast w domach prywatnych 234 osoby, czyli prawie 500 osób jest na terenie tutaj naszego regionu lokowane przez Nowy Sącz. Oczywiście te osoby, które są w domach prywatnych, wiemy, że od wczoraj już jest przyjęta ustawa i będzie to wsparcie również finansowe dedykowane dla tych osób, które przyjmują uchodźców do siebie pod swój dach. Mhm, takie osoby, które przyjmują mieszkańcy, powinni zgłaszać ten fakt, prawda? Zdecydowanie tak. Najlepiej do Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Osobiście, albo telefonicznie. Przypominam numer telefonu 18-443-5702 lub telefon komórkowy 698-679-580, ale można również takie osoby zgłaszać w Wydziale Spraw Obywatelskich lub w Wydziale Edukacji i Wychowania. I jak to będzie miasto wspierało tych mieszkańców, którzy przyjmują uchodźców? No oczywiście są dedykowane środki finansowe, które będą przekazywane tym osobom, które przyjmują do swoich mieszkań, do swoich domów uchodźców. Będzie to kwota 40 zł na osobę, czyli w skali miesiąca 1200 zł, czyli przy rodzinie jakiejś trzyosobowej. To według tej ustawy, prawda? Tak, dokładnie, 3600 zł na przykład, jeżeli to będą trzy osoby przyjęte pod dach. Mhm. I automatycznie też dzieci są u nas, dzieci ukraińskie pojawiają się w szkołach już od tygodnia praktycznie. Ile tych dzieci jest na dzień wczorajszy? Na dzień wczorajszy 17 osób, natomiast na pewno ta liczba będzie rosła. A w przedszkolach też? Tak, też się już pojawiają, natomiast ta liczba będzie rosła. Myślimy o tym, żeby uruchomić lekcje języka polskiego, dedykowane dla dzieci, ale też myślę, że dla dorosłych, bo jednak ta bariera komunikacyjna występuje. Z tego, co pamiętam, to też jakieś zajęcia sportowe być może będą organizowane, prawda? Zgłaszają się tutaj? Dokładnie. Różnego rodzaju podmioty się zgłaszają. Już jest karate tradycyjne uruchomione. Po prostu też trzeba zadbać, żeby te dzieciaki nie tylko siedziały w domu, nie tylko w hotelu, tylko miały po prostu możliwość oderwania się nawet myślami od tego, co przeżyły. Mhm. Panie prezydencie, spalarnia śmieci, temat głośny też ostatnio w Nowym Sączu, praktycznie były już trzy sesje, bo i dwie rady miasta, jedna naukowa poświęcona temu tematowi. Czy po tym czasie pan wyrobił sobie już jakieś konkretne zdanie co do spalarni, słuchając fachowców, mieszkańców? Generalnie chodzi bardziej o całą gospodarkę odpadami, bo przecież to nie jest jedyne rozwiązanie. Możemy szukać miejsca na nowe składowisko, na którymś z osiedli w Nowym Sączu i tutaj takie pytanie skierowałem do zarządów osiedli, czy widzą takie miejsce w Nowym Sączu, gdzie można by takie składowisko nowe wybudować. Można oczywiście poszerzać istniejące, można przyjąć także formułę wywożenia oczywiście odpadów poza Nowy Sącz, na przykład na Śląsk. No oczywiście to by się wiązało z kilkukrotnym wzrostem opłat. W tej chwili Nowy Sącz ma jedne z najniższych w kraju opłat za odpady, stąd ta dyskusja wywołana, jak rozwiązać ten problem w przyszłości. Żadne decyzje nie są podjęte. Ja zaprosiłem wybitnych fachowców, praktyków, ale także i naukowców do tego, żeby dyskutować o tym temacie, żeby mówić przede wszystkim o bezpieczeństwie rozwiązania. Na drugim miejscu oczywiście jest ekonomia. No i myślę, że po tej debacie, po tej dyskusji, po wysłuchaniu głosu mieszkańców trzeba będzie podjąć jakieś decyzje tak, żeby nas sytuacja nie zaskoczyła za 3, 4 czy 5 lat. Bliżej jesteśmy tej spalarni po tych dyskusjach, czy raczej jakieś nowe tutaj się pojawią? No ja myślę, że ciekawe głosy profesorów, którzy rzeczywiście są fachowcami w tej dziedzinie, którzy wskazują, że jakiekolwiek zanieczyszczenie z takiego termicznego przetwarzania odpadów jest dużo mniejsze niż na przykład
z komina sądeckiego MPC-u, czy z istniejącego składowiska. No to jest wiedza, której pewnie wcześniej mieszkańcy Sądecczyzny nie mieli, że takie instalacje w tej chwili są po prostu bardzo bezpieczne i nie zanieczyszczają powietrza. Panie prezydencie, mamy sporo remontów i bardzo dobrze, że one się zaczynają, natomiast są też takie sygnały, że być może czy jest to dobry pomysł w sensie skumulowania tych remontów? Chodzi o taki paraliż komunikacyjny miasta, czy on by nie nastąpił? Ale też taka sytuacja z ostatnich dni, kiedy na ulicy Węgierskiej w ciągu dnia były łatane dziury, tworzyły się tam duże korki. Czy tą sytuację można jakoś rozwiązać, czy w czasie rozłożyć? Jakie pan tutaj ma? Jeżeli chodzi o to łatanie takie pozimowe tych dziur, no to tych uszkodzeń jest tak dużo na jezdniach w Sączu zgłaszanych, że każda godzina jest wykorzystywana do tego, żeby usuwać te uszkodzenia. No rzeczywiście czasem się to dzieje w dzień, czasem w nocy, w różnych sytuacjach, bo tego po prostu jest bardzo, bardzo dużo, a ze względów bezpieczeństwa musimy działać natychmiast, czasem właśnie po zgłoszeniu, zwłaszcza na takich ciągach komunikacyjnych. Jeżeli chodzi o te, nazwijmy to, planowane remonty, no to tutaj... Szczególnie Muńska, Lwowska, znowu Kruślicka. Tak, no dokładnie tak. Tam objazdy muszą być chyba dobre, bo... To wczoraj jestem po wielogodzinnej dyskusji na temat, jak zorganizować ruch na skrzyżowaniu Lwowska, Prażmowskiego, Nowo Kruślicka, bo już zaczęliśmy remonty ciągów pieszych i instalacji, natomiast będzie taki moment, kiedy oczywiście trzeba będzie zająć się nawierzchnią. Wszyscy wiemy, jak wygląda nawierzchnia, jak wygląda to skrzyżowanie, jakie tam są kolejne, jakie są dziury, w jakim stanie jest asfalt. Wiemy, jak jest wyprofilowane. Przecież od wielu, wielu lat wszyscy jako kierowcy narzekamy. No i wielokrotnie też przecież ludzie pytają, tak, kiedy to skrzyżowanie będzie wyremontowane. Będzie wyremontowane w tym roku. Docelowo będzie tam rondo, ale to jest rozwiązanie, które będzie wdrożone dopiero wtedy, jak będzie wybudowana jakaś alternatywa, czyli obwodnica wschodnia od ulicy Lwowskiej do ulicy Pieczkowskiego. A w tej chwili ten remont tej nawierzchni na tym skrzyżowaniu jest konieczny, bo po prostu to skrzyżowanie staje się już niebezpieczne. Natomiast dobra informacja jest taka, że maksymalny czas remontu to 2 miesiące tych części nawierzchni. Może uda się to skrócić do miesiąca. Pewnie często będą mnie tam kierowcy i mieszkańcy Nowego Sącza widywać, bo będę osobiście pilnował tam tempa prac, bo zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to skrzyżowanie, jaki ruch przenosi to skrzyżowanie. I staramy się tak ułożyć, żeby w tych 8 etapach, bo tyle etapów wczoraj sobie nakreśliliśmy remontu tej nawierzchni, za każdym razem ruch na wprost był możliwy. Oczywiście będą blokady skrętu, czy w lewo, czy w prawo, ale ruch na wprost chciałbym, żeby został utrzymany. I tutaj jest bardzo ważne, żeby przez cały czas tego remontu jednak to skrzyżowanie funkcjonowało w ograniczonej oczywiście wersji. Oczywiście pewnie z utrudnieniami w ruchu, ale jednak nie tak, że wyłączymy. Po prostu nie ma takiej technicznej możliwości. I kiedy takie 100-procentowe prace, roboty już rozpoczną się tam na skrzyżowaniu? No te największe utrudnienia już, myślę, że ostatni tydzień marca, więc jak wszystko dobrze pójdzie, to początek maja powinniśmy się już cieszyć nowym skrzyżowaniem. Panie prezydencie, jakie jeszcze te bieżące remonty nas czekają i co z przebudową ulicą Jana Pawła II? Jana Pawła II to jest duży przetarg. 4 kwietnia mija termin składania ofert, potężna, wielomilionowa inwestycja. Ten remont i całą przebudowę tego węzła chciałbym rozpocząć od budowy nowej drogi, właśnie tego łącznika łączącego 29 listopada z ulicą Smolika, tak aby też umożliwić właśnie ruch nową drogą, zanim zaczniemy remontować Jana Pawła II. Więc tutaj myślę, że samą ulicę Jana Pawła, więc tutaj myślę, że będzie na to rozwiązanie takie, które na pewno utrudni trochę ruch, ale nie będzie aż tak bardzo uciążliwe. Polski Ład, panie prezydencie, tutaj nowe rozdanie też będzie. Miasto składa jakieś wnioski na konkretne projekty? Oczywiście tak. Złożyliśmy wniosek na infrastrukturę sportową, złożyliśmy wniosek na infrastrukturę drogową i tutaj oczywiście między innymi mosty na Kamienicy Nawojowskiej w kierunku Kamionki Wielkiej, ale także inne oczywiście rozwiązania komunikacyjne również przewidujemy tutaj środki na to pozyskać. No i to są takie najważniejsze. Natomiast także z tej części takiej społecznej, to tutaj jestem nastawiony na budowę centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowym Sączu i też mam nadzieję, że tutaj część środków będzie można pozyskać w tym kierunku.
podniesienie standardu opieki nad osobami starszymi to priorytet mojej kampanii. Mam nadzieję, że uda się jeszcze w tym roku rozpocząć budowę takiego komfortowego ośrodka dla osób starszych, aby podnieść po prostu jakość życia w tym okresie jesieni życia. Zapytam jeszcze o ten most na kamienicy. Na jaką to kwotę jest złożony wniosek i kiedy można się spodziewać, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony? Wszyscy, którzy wiedzą, jak w tej chwili wahają się ceny stali, wczorajsze informacje o cenie stali, o tych skokach kilkudziesięcioprocentowych czy cenach betonu, wiedzą, że trudno tutaj coś przewidywać. To możemy mówić o jakichś środkach w okolicach 20 milionów złotych. To myślę, że to będzie kwota, która na pewno będzie potrzebna, żeby taki most wybudować. I kiedy on mógłby być zrealizowany? Zrobię wszystko, żeby można było go oddać 31 grudnia tego roku. Rozumiem. Sport, panie prezydencie, stadion Sandecji. Wiemy, że załatwione już zostały, znaczy będzie te 8 tysięcy miejsc. Te formalności wszystkie zostały już załatwione na powiększenie tych? Nie, jeszcze miejsc. Nie. Przygotowujemy dokumenty, tak żeby rzeczywiście wszystko było transparentne, żeby to było wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami, żebyśmy byli pewni, że dokumenty są rzeczywiście prawidłowo przygotowane i będziemy prawdopodobnie podpisywać aneks w ciągu najbliższych dni. I jaki to jest termin, kiedy ten stadion będzie już całkowicie zrobiony, powiększony? No ja oceniam, że to jest kwestia jednego roku. Termin jest do końca czerwca przyszłego roku i on na pewno zostanie utrzymany. Natomiast będziemy się starali oczywiście maksymalnie skrócić ten czas, żeby jak najszybciej kibice mogli wrócić na trybuny. Przypomnijmy kartę nowosądeczanina, panie prezydencie. Ile osób korzysta z tych bezpłatnych przejazdów obecnie? W tej chwili przekroczyliśmy już 40 tysięcy. Wiem, że to jest nawet już liczba przekraczająca 40 800 osób, więc tyle kart jest w naszych portfelach. Cieszy się to dużym powodzeniem. Myślę, że ułatwia życie. No też w tych trudnych czasach także wpływa na portfele mieszkańców Nowego Sącza, jednocześnie z ukłonem do tych osób, które mieszkają w Nowym Sączu, które tutaj płacą podatki. No, wpływa także pozytywnie na bezpieczeństwo, bo wiadomo, że transport publiczny jest bardziej bezpieczny. Więcej osób jednak się przesiada na autobusy, więc nie zajmuje miejsc parkingowych w centrum miasta. No i transport publiczny jest również bardziej ekologiczny, co powoduje, że jest to jakiś też element walki o czyste powietrze w Nowym Sączu. I jaki jest to koszt dla miasta w skali roku? No więc samo utrzymanie całego projektu to jest około 4,5 miliona złotych, bo takie były wpływy mniej więcej z biletów sprzedawanych mieszkańcom Nowego Sącza. Ale myślę, że to jest koszt, który warto ponieść, tym bardziej, że karta nowosądeczanina to nie tylko oczywiście darmowa komunikacja, ale również i zniżki na basen, zniżki na wydarzenia kulturalne, 90 minut parkowania w centrum Nowego Sącza. No i przede wszystkim ponad już 100 partnerów, którzy dają rabaty dla tych, którzy chcą korzystać właśnie z karty nowosądeczanina. Jest z pana strony taki ukłon do właśnie uchodźców wojennych z Ukrainy, aby oni też mogli korzystać z karty nowosądeczanina, z tych beneficjów wszystkie, które przysługują dzięki niej. Czy to już ruszyło? 14 marca jest kolejna sesja Rady Miasta i jako pierwszy punkt wprowadzam właśnie... Bo to Rada musi oczywiście, że tak, prawda? Tak, żebym ja mógł wprowadzić ten projekt. Oczywiście jest to karta tymczasowa, jest to karta, która ma w tym pierwszym etapie wesprzeć uchodźców wojennych, dać im możliwość przemieszczania się po mieście, tak żeby się mogli rzeczywiście tutaj zainstalować, żeby mogli podjąć pracę, żeby mogli uczęszczać do szkoły i jeździć właśnie na te lekcje języka polskiego, które miasto zamierza zorganizować. No to po prostu jest takie też wsparcie tych osób, które przeżyły tą traumę wycofywania się z własnego kraju. To jest po prostu, musimy tutaj te serca otworzyć, musimy pamiętać o tym, że no, tak nas uczono, nie tylko w domu, nie tylko w kościele, ale jesteśmy tak uczeni, że musimy po prostu otworzyć potrzebującym drzwi i w tym momencie taka nasza rola. Zresztą Polacy ten obowiązek spełniają i naprawdę jestem dumny z Polaków i z Nowosądeczan, jak wspieramy Ukraińców. Dzisiaj jest na przykład ładowany następny tir na Ukrainę do Stryja. Myślę, że wieczorem będzie go można już odprawić. Czwarty chyba bodajże już, tak? Mam w tej chwili, to jest drugi tir, który będzie celowany do samego Stryja. Tak.
Ja mam nadzieję, że wkrótce dotrze i będzie to wsparcie i dla mieszkańców Stryj, ale także dla tych, którzy napływają ze wschodniej Ukrainy właśnie do tego miasta, bo z merem jestem w kontakcie i opowiada właśnie o tych sytuacjach w mieście Stryj. Mhm. Jeszcze zapytam o kartę Nowosądyczanina. Ile trwa wydawanie jej w tej chwili? Właściwie w tej chwili jest to od ręki. Można podejść do punktu i bez oczekiwania. Oczywiście na początku był ten moment taki, że miesiąc, czasem niektórzy nawet dwa miesiące czekali na uzyskanie tej karty, no bo to był jednak ten moment, kiedy wszyscy się starali o tą kartę. Natomiast w tym momencie jest to płynnie wydawane. Czyli teraz ta płynność jest niezagrożona, jeśli chodzi o też wydawanie dla uchodźców. W żaden sposób. Mhm. Panie prezydencie, na koniec mam jeszcze takie pytanie od mieszkańców. Oczywiście ono nie jest po to zadane, żeby siać jakąkolwiek panikę, ale oczywiście Nowy Sącz jest miastem ponad 80-tysięcznym. Granica, jakby nie patrząc, tych działań wojennych znajduje się niedaleko nas w linii prostej. Czy w Nowym Sączu są schrony, które, bo wiadomo, że jakieś stare są, które służyłyby mieszkańcom w razie jakiegokolwiek wypadku z powietrza? No oczywiście ataku. Takie schrony są w Nowym Sączu. One przez dziesięciolecia, to nie jest kwestia ostatnich 30 lat, ale nawet wielu więcej, nie były odpowiednio konserwowane, nie były zabezpieczane. Także tutaj nie liczyłbym bardziej bym liczył na nasze piwnice, ewentualnie na takie miejsca, które są szczególnie wzmacniane konstrukcyjnie. Natomiast, panie redaktorze, no miejmy nadzieję, że w ogóle to rozmawiamy bardzo hipotetycznie. Oczywiście, ja też mam taką nadzieję, że to jest tylko państwem NATO w Unii Europejskiej i nie sądzę, żeby się ktoś odważył podnieść rękę na Polskę. Natomiast jako szef obrony cywilnej miasta są procedury na różnego rodzaju sytuacje. Mam nadzieję, że takie wytyczne, są procedury. Dokładnie tak. Myślę, że nie będę musiał ich przekazywać mieszkańcom, ale oczywiście jestem w każdej chwili gotowy do tego, żeby tak jak w pandemii będę mieszkańców Nowego Sącza wspierał cały czas, jeżeli dojdzie do jakichś sytuacji kryzysowych. Tak jak mówię tutaj, aż nawet nie chcę tego dopuszczać, ale oczywiście... Strzeżonego Pan Bóg strzeże. Dokładnie, tak, jesteśmy przygotowani na każdą sytuację. No, też mamy nadzieję, że nie nastąpi taka sytuacja. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ludomir Handzel, prezydent Nowego Sącza, ze mną i z Państwem dzisiaj był. Dziękuję. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Nowy Sącz.